Dzisiaj kolejny odcinek z cyklu Gotuj Z. Dzisiaj będziemy gotować z takim naszym tutaj regionalnym i nie tylko mistrzem siatkówki plażowej. Nie tylko regionalnym, ponieważ przecież brał też udział w Mistrzostwach Europy, w Olimpiadzie. Grzegorz Fijałek. Cześć. Witam serdecznie. Co dzisiaj będziemy gotować? Chciałbym Państwu pokazać taki mój specjał, makaron pełnoziarnisty penne, w sosie pesto zielone, czosnek, cebula, do tego kurczak pokrojony w kostkę i cukinię. Brzmi smacznie. Jakaś praca będzie dla mnie? No na pewno. Cebulkę pokroisz. Okay. Ale nie, no czyli zaczynamy, tak? Żeby nie tracić czasu, jest to dość szybkie danie, proste, a bogate w składniki odżywcze, zwłaszcza dla nas, dla sportowców. Wsypujemy makaron, robimy porcję na 4 osoby, więc śmiało można dać 2/3 paczki. Woda osolona oczywiście. I oliwa z oliwek. Przykrywamy to później, czy? Obojętne, można przykryć, można. Oczywiście makaron gotujemy al dente, bo później będziemy wszystko przerzucać do większego garka i tam jeszcze nam się trochę to rozmiękczy. Ale z własnego doświadczenia wiem, że najlepiej smakuje, jak jest al dente, czyli trochę kruche, niż takie rozgotowane i później się robi ciapkę. I co tu teraz mamy? Co teraz mamy tak, cukinię, mamy cebulę, 4 ząbki czosnku. Najważniejszym składnikiem jest pesto zielone. Możemy sobie przygotować już to pesto, czyli ten sos, który będzie dawał aromat. Czyli ty będziesz przygotowywał teraz sos, to może ja pokroję już tą cebulę, tak, czyli cebulę kroimy w drobną kostkę. Ja już w trakcie przygotuję patelnię, niech się grzeje. Wszystkie te warzywa będziemy i kurczaka smażyć na oliwie. Krojenie cebuli nigdy mi nie szło za dobrze. Z tym sosem, jeżeli robimy porcję na 4 osoby, to też nie dajemy całego słoika, też tak 2/3. Ale jeżeli przesadzimy lub damy za mało, to się nic nie stanie, bo to jest tak aromatyczne, że później możemy sobie dołożyć. Mieszamy z oliwą i najważniejsze w tym wszystkim rozgnieciony czosnek. I to tak sobie odkładamy na 5 minut. Jeżeli ktoś nie lubi za dużo czosnku, można go zmniejszyć do 1-2 ząbków. Ta kostka taka wystarczy, czy jeszcze drobniej? Może być. Im większa, tym lepsza, więc nawet trochę za drobno. Aha, okej. W sumie to lepiej nawet dla mnie. Zrobimy z 3. I ten sos, którym jest pesto. Szukam łyżeczki. O. Pesto, oliwa z oliwek i czosnek mieszamy. I taki odkładamy, żeby trochę nasiąknął tym czosnkiem. On będzie nam potrzebny już na końcu. Na patelni rozgrzanej będzie kurczak w kostkach, cukinia w kostkach, cebula. I to wszystko... Daj mi jeszcze 20 minut. Dobra. Będzie gotowy. Wszystko rzucamy na patelnię już rozgrzaną. Żeby nam się troszkę przyrumieniło. Do tego czerwona cebula. Wow. Coś nam wykipiało. Tak to jest, jak się nie zna kuchenki. A damy sobie radę. Trochę czerwonej cebuli do tego. Może być gruba kostka, bo to danie. Ty wcześniej cebulę też trzymasz w wodzie tam na kilkanaście minut, żeby nie czuć było... Nie.
Standardowo. Jesteś taki twardy, że nie poczysz. Obieram. No wiadomo, trochę łez nie zaszkodzi. Do tego cukinia. A jak to jest w sporcie? Często są łzy? No zdarzają się na tych najważniejszych turniejach, jak na igrzyskach, że te łzy się pojawiają. Ale mówię, jesteśmy na tyle doświadczeni i obyci, że też wyciągamy wnioski i są to dla nas takie lekcje niż jakieś tam rozpaczanie nad jakąś porażką. Trzeba szybko o tym zapomnieć i no, może trochę za gruba kostka. Do tego już nie damy. I cukinia powinna być albo okrągłe paski centymetrowe, albo jak jest gruba i duża, to jeszcze na pół, żeby była al dente, nierozgotowana. Czyli taka porcja 3-4 osoby, wystarczą dwie cukinie, czy tą trzecią spokojnie też spokojnie wystarczą dwie cukinie. Mówię, jeżeli ktoś lubi takie treściwe, a ja lubię, dorzucam sobie więcej, żeby było bardziej bogate w te składniki odżywcze. I też ważna rzecz, jak jest cukinia za dojrzała, to najważniejsze, żeby wyciągnąć te pestki ze środka, bo później jest taka gorycz, że tak naprawdę całe danie jest do wyrzucenia i nie da się tego zjeść. Więc świeża, młoda jest bardzo dobra, ale jak jest już za bardzo dojrzała, to lepiej wyciągnąć te pestki. Piersi z kurczaka będziemy kroić? Tak, kroimy też w kosteczki. To może ją pokroję od razu. No, 2-centymetrowe kostki. I to wszystko mieszamy. Nie przyprawiamy na razie, bo ten sos, który zrobiliśmy, jest bardzo aromatyczny, więc na końcu wystarczy tylko posolić. Mamy przykrywki, A wracając do siatkówki znowu, to jak tam sytuacja z twoim partnerem? Bo słyszałem, że się rozstaliście, już nie gracie razem. No tak, po 9 latach wspólnej gry stwierdziliśmy, że spróbujemy coś zmienić. Jakaś nowa świeżość, nowa krew, młoda i każdy z nas sobie, można powiedzieć, że już znalazł partnerów nowych. To z kim teraz będziesz grał? No najprawdopodobniej z Michałem Brylem, jeszcze to jest nieoficjalnie wszystko, więc też nie ma co mówić na 100%. Ale jest to młody zawodnik, 22-letni, wysoki i już jak na swój wiek doświadczony, więc mam nadzieję, że ta młoda krew tutaj w tym naszym połączeniu. Doświadczenie. Kolejne 9 lat, tak? No zobaczymy, no oby jak najdłużej, tak? Jeżeli będą sukcesy i będzie zdrowie przede wszystkim, to będziemy grać jak najdłużej. Taka kostka wystarczy? Jak najbardziej, tak. Przykroję. Drugą pierś od razu też pokroić, tak? Tak. Brakuje nam tutaj troszkę palników, ale postaramy się to jakoś wszystko mądrze zrobić. Najważniejsze, żeby ten makaron był al dente, odłożymy sobie go na bok, a później już te wszystkie składniki się robią bardzo szybko, więc w domu, w domowych warunkach to danie robi się w 20 minut. Jest szybkie, smaczne i... To danie najczęściej robisz właśnie w domu, czy gdzieś na jakichś wyjazdach? W domu, a jeżeli macie mamy możliwość, tak, jak mieszkamy w jakimś domku lub apartamentowcu, więc jest kuchnia do własnej dyspozycji, no to sobie gotujemy. Mówię, przede wszystkim znamy te swoje dania, są sprawdzone, a przede wszystkim takie jest bardzo odżywcze dla nas i dostajemy po nim dobrego kopa, a robi się go w 20 minut, więc też nie traci się za dużo czasu. Tak. A makaron się już robi około 6-7 minut, więc można go sobie sprawdzić. Ja myślę, że taka kostka wystarczy. Tak, jak najbardziej. No makaron jeszcze minutkę i będzie w sam raz. Później przerzucamy makaron, odcedzamy i przerzucamy do dużego garka, gdzie w tym garku będziemy później wszystkie składniki mieszać i tak naprawdę mamy w jednym garku już cały makaron z sosem i z warzywami i z kurczakiem zrobiony. Ile taki posiłek trzeba zjeść przed treningiem, żeby nie czuć się źle? Książkowo w każdym sporcie praktycznie 3 godziny przed wysiłkiem powinno się już nic nie jeść, tylko napoje uzupełniać. No ale wiadomo, niekiedy nie ma takiej możliwości, bo kończymy mecz i mamy na 2 godziny czasu, żeby rozegrać kolejny, więc a trzeba coś zjeść, trzeba uzupełnić te wartości odżywcze, więc no mówię, jeżeli czas pozwala, to pilnujemy tego, żeby to było 3 godziny.
Pesto jest lepsze, tak powiedzmy, na obiad, czy raczej na lunch, czy może kolację? Nie, makarony ogólnie na lunch, żeby mieć siłę na kolejny mecz, na kolejne spotkanie, na siłownię, czy na trening. A na wieczór coś delikatnego, tak? Tutaj przez dzień się trzeba naładować tą energią, a później na wieczór sałatka, na przykład z łososiem, z rybą, coś już lekkiego, żeby przed spaniem też się nie napełniać, bo naprawdę jest to sycące danie i czuć go dość długo w brzuchu. Mhm. Bardzo dbasz, że tak powiem, o swoje odżywianie, o to, co zjadasz? Tak, bardzo staram się. Jeżeli jestem w domu, no to mam na to możliwości, mam czas, nie mam treningu, bo teraz akurat mam przerwę 2 miesiące, więc lubię gotować bardzo, lubię spędzać czas w kuchni i wymyślam sobie różne potrawy, które mi smakują, które już mam przetestowane, więc... Ale lubię też coś nowego, coś podpatrzeć z internetu. Mhm. A jakie płyny należy pić podczas treningu? Czy to mogą być te wszystkie napoje izotoniczne, które mamy w sklepach? Czy... Znaczy, polecasz coś innego? Może nie te w sklepach, bo te w sklepach są na bazie guarany i kofeiny, więc nie jest to za bardzo nam potrzebne. Mhm. Takie substancje, które wypacamy, które szybko jakieś minerały, aminokwasy i witaminy przede wszystkim. Mamy czyli te swoje specyfiki. Co najlepiej pić? Jakąś wodę? Na pewno izotonik, a takim prostym sposobem na przygotowanie w domowych warunkach to jest woda niegazowana, sok z cytryny i 2 czy łyżki miodu. I to jest tak naprawdę izotonik robiony domowym sposobem, bez tych wszystkich konserwantów, konserwantów i substancji wspomagających, no, które są nie najlepsze. No. A mamy też swoje odżywki przetestowane, które lubimy, więc te izotoniki już mamy gotowe w takich saszetkach, bo praktycznie jesteśmy cały czas na wyjeździe, więc i też nie mamy możliwości robić wszystkiego samemu. A ile litrów takich płynów wypijasz w ciągu treningu, takiego intensywnego? No jeżeli mam 2 treningi, momencik, tylko muszę to... Jeżeli mam 2 treningi dziennie po 2 godziny i też zależy w jakich warunkach, tak? Jeżeli jest to Brazylia, gdzie wilgotność jest około 90% i temperatura 40. Człowiek szybciej się poci, trzeba więcej pić, tak? Myślę, że przynajmniej 6 do 8 litrów na samym treningu, tak? Bo to jest wypasane dość szybko. No i te płyny, uzupełnianie tych płynów jest równie ważne jak sam trening, tak? Czyli jeżeli bym poszedł teraz na trening i przez 2 godziny nie uzupełniał płynów, no to stracę energię dość szybko, tak? Zależy też od warunków, od wilgotności i od tego, gdzie się przebywa, jaka jest temperatura. Odcedzić makaron, to jakbym się poprosił. Odcedzimy go tutaj, tak? No myślę, że tam by było najlepiej w kuchni. Tak? Czyli przenosimy się. Tak? Dobrze. Na momencik. Dobrze. To zrobimy krótkie cięcie. No kurde, nie ogarniam tego, jak to szybko się makaron już odcedziliśmy. I teraz zajmiemy się smażeniem kurczaka, tak? Tak. Czyli kurczaka pokrojonego w kostkę przerzucamy na patelnię rozgrzaną. Sportowców liczy się czas. Mhm. Jest to dość szybko zrobione danie. Smaczne. A jak rodzina dzwoni, że wpadną za pół godziny, to też się sprawdza? Też się sprawdza. Też im smakuje, bo często zapraszam, więc mam nadzieję, że im smakuje, tak mówię. Przesypujemy cukinię, cebulę, wszystko do jednego dużego garka, żeby nam się łatwo mieszało. To już odkładamy. I na delikatnym ogniu, bo to praktycznie już zrobione, dodajemy sobie sos, żeby to wszystko przeszło tym sosem. Też nie musimy go dawać całego, bo jest jego bardzo dużo tutaj. Wszystko mieszamy. Ja widzę, że to wszystko się ma już ku końcowi. To może powiesz coś jeszcze, jakieś plany masz na przyszły rok? Co będziesz robił? No teraz na dzień dzisiejszy czekamy na trenera. Mhm. To jest dla nas najważniejsze, wybór trenera. Są rozmowy prowadzone w związku. Od nas już za dużo nie zależy też. Więc priorytetem jest trener i tak naprawdę on ustala cały kalendarz. Pierwszy turniej zaczyna się, bo już dostaliśmy informację, 6 lutego na Florydzie. Później jest troszkę przerwy i tak naprawdę taki właściwy sezon zaczyna się nam już od połowy kwietnia.
Po półtora miesiąca przerwy zacząłem też tutaj w naszych regionach przygotowania kondycyjne, siłowe. Mam nowego trenera od przygotowania fizycznego. Jestem bardzo zadowolony. Taka nowość dla mnie. No i mówię, korzystam z spędzania czasu z rodziną, plus do tego dochodzą takie treningi siłowe i kondycyjne, więc też 2 godziny dziennie praktycznie mam trening, a resztę czasu spędzam z rodziną i poświęcam im jak najwięcej czasu. Makaron już odsadzony, można spokojnie przesypać. I pamiętamy, że robimy go al dente. Też nie cały. Wszystko mieszamy. Jeżeli widzimy, że brakuje nam, że ten sos jest taki gęsty, niewodnisty, spokojnie można jeszcze troszkę oliwy tutaj dolać. Jeszcze tylko sprawdzimy, żeby nie było surowe. Mogę się poczęstować. Oczywiście, a ja też mogę? Jak taki stary pirat? Tu masz widelec. Mój kawałek był dobry, bo mały, nie wiem jak twój. Mój był duży i też dobry. Jest to czyste, jak widzisz. Nie jest to w ogóle gumowe i nie ciągnie się, więc możemy spokojnie palniki już powyłączać. Nawet z tą wodą, bo to wszystko później przejdzie tym sosem. A im weźmiemy większy garnek, no to będzie nam się łatwiej tym operowało. No i pesto z kurczakiem, cukinią mamy gotowe. Czyli można jeść, tak? Można śmiało idziemy nakładać. Jak się obudzisz, to znaczy, że było dobre. Zapomniałeś o serku, czy nie? Możesz mi posypać. Nie wiem, może operator by zjadł, żeby ładne. Coś tam wymachuje cały czas, tak? Chyba, żebym pokazał bardziej. Ja skosztuję, czy to wszystko widzą, się wygląda. Zrobiło. Naprawdę bardzo dobre. I zdrowe, tak? Zdrowe jak najbardziej. Jak dorzucimy do tego ten makaron, właśnie jak mówiłem, pełnoziarnisty, to poczujemy, że tak naprawdę przez 3-4 godziny już jesteśmy nasyceni. Powodzenia w przyszłym Dziękuję sezonie. Pięknie. I widzimy się za tydzień. Do zobaczenia. Dziękuję.